Dzień dobry, mamy dzisiaj 17 lipiec 2023 rok. Znajduję się na drugim odcinku przykopu Mierzei Wiślanej i tutaj z panem z Elbląga, tak? Tak, z Elbląga. Mam przyjemność porozmawiać, wysłuchamy jego zdania, co ma do powiedzenia. Uważam, że przekop tutaj, który na tym miejscu jak stanął, to jest wręcz moim zdaniem jakieś jest nieporozumienie, bo brakuje praktycznie 900 metrów, a jeżeli to by ruszyło do końca i port by był już zbudowany, to praktycznie turystyka całego naszego regionu ruszy pełną parą. Tylko oczywiście pan Wróblewski, chyba widocznie dla mieszkańców Elbląga, chyba tego nie chce. Jak najbardziej ja jestem za i moja cała rodzina jest jak najbardziej za całym tym przekopem. Tak, bo tutaj jest ogrom prac wykonanych, także 8 bodajże kilometrów to już jest umocnione, brzegi są umocnione, pozostało rzeczywiście 900 metrów. Ja się też tutaj chyba dziwię się panu prezydentowi Elbląga, Witoldowi Wróblewskiemu, no ale. Co nam pozostaje. Myślę, że w końcu pójdzie po rozum do głowy. Tak, też mam taką nadzieję. Chyba mieszkańcy powinni, chyba jeszcze raz powinno być takie referendum. A czemu te referendum w ogóle tak się dziwnie jakoś, tam było strasznie mało mieszkańców? Tak, bo w ogóle to ja się dowiedziałem też z żoną po czasie. To w ogóle nie było nagłośnione. Ja się dowiedziałem dopiero po paru dniach. Jakbym wiedział to, że coś takiego jest, to na pewno ja i moja rodzina na pewno by poszła zagłosować za przekopem. Wie pan co, bo ja gdzieś tam czytałem, że właśnie z tym referendum i no bardzo mało ilości głosów oddanych. I tak jak tutaj rozmawiamy, rzeczywiście te referendum powinno być powtórzone, odpowiednio nagłośnione i wtedy można podejmować takie kluczowe decyzje, bo tutaj dla miasta Elbląg no to jest, można powiedzieć, kluczowa decyzja. Zgadzam się z tym i niejednokrotnie tutaj jak przyjeżdżam na ryby i widzę co tu się dzieje, i też słyszę, jak nawet żeglarze pływają, czy na kajakach, też cały czas narzekają na pana prezydenta. Myślę, że w końcu pan prezydent pójdzie po rozum do głowy i w końcu może... Bierze ryba? Bierze. Coś tam wzięło i w końcu może się zgodzi. No dobra, tego sobie życzmy. Dziękuję serdecznie. Również dziękuję. Miłego dnia życzę. Do widzenia. Dziękuję. Na chwilę. Pamiętaj, 7,93.
Thank you.